Trzy prezentowane mecze z minionego tygodnia zdają się potwierdzać słowa Diego Simeone, który stwierdził kiedyś, że prowadzenie 2-0 nie daje bezpieczeństwa. Co prawda na potrzeby tego materiału nieco je naciągam, bo tylko jedna z trzech przegranych ekip prowadziła dwoma bramkami, ale wszystkie trzy solidarnie trafiły dwa razy, niezależnie od klasy rozgrywkowej. Industrial trafił dwa gole, pierwszy dający prowadzenie i otwierający wynik meczu, drugi dający im tymczasowy remis. Na więcej ich stać nie było. Dwa razy bardziej skuteczni byli gracze Baumitu i tym samym sobie ułatwili walkę o tytuł, a rywalowi znacznie ją skomplikowali. Jak to ostatnio w hitowych meczach bywa, końcówka w protokole meczowym zapisała się kartkami, a nie bramkami. Wygrana czerwonych ucieszyła też graczy TB, którzy stracili punkty z piorunem w meczu, który do obejrzenia na naszym kanale. Że no, piłkarsko to jest ogromna jakość, przeogromna, no i tylko no, taki może trochę niechlubnym sposobem. Może to nie były dwa autobusy, no może jeden, no, może gdzieś tam czasem, może czasem trzy czwarte autobusu, bo to też aż nie była aż tak, druga połowa może trochę bardziej autobus. Ale wiedzieliśmy, że tylko takim sposobem możemy ich zatrzymać, no i się udało. W hicie zaplecza Ekstraklasy Tigers podejmowali Alma Masters i spotkanie to decydowało o wszystkim, co ważne dla obu ekip. Do przerwy skutecznościowo lepiej prezentowały się Tygrysy, prowadząc 2-0 i wojskowi nie mieli za dużo argumentów. W drugiej odsłonie gracze Almy poważnie wzięli się za odrabianie strat i podkręcenie tempa przyniosło oczekiwany skutek, ale w końcówce brakło sił i to błękitni przeważyli szalę na swoją korzyść. Alma Masters dodatkowo straciło punkty w starciu z Impelem. Nie przeszkodzi to raczej w awansie, ale niesmak zostaje. Skrót na kanale. Brak ambicji chyba w końcówce zdecydował o tym, że przegraliśmy, ponieważ znaczy, no, naprawdę wszystkie bramki, które straciliśmy, były po naszych błędach. Jedynym przedstawicielem dosłownym początkowej tezy była ekipa Linforge. To oni właśnie prowadzili 2-0, ale zgodnie z siatkarskim powiedzonkiem nie wygrali 3-0, więc przegrali 2-3. Prowadzenie stracili już w pierwszej połowie, a na domiar złego w drugiej dali sobie odebrać choćby punkt. Dla rywala, czyli HP, były to punkty, które pozwoliły ustabilizować swoją pozycję w środku ligowej stawki. No, braliśmy już udział pod balonem dwa razy w turnieju, no i zdecydowaliśmy, że potrzebujemy chyba trochę częściej wyjść, pośmiać się, pobawić, pokopać piłkę, poruszać się, no i zdecydowaliśmy się dołączyć do ligi. Debiutancki sezon chyba nie najgorszy. Nie najgorszy, ale nie najlepszy. Mogliśmy troszkę więcej tych punktów zdobyć, ale przede wszystkim bawimy się cały czas takie samo podejście, więc to jest najważniejsze. Ale nie jest też najgorzej. Jest duża różnica między tymi najlepszymi drużynami, a tymi z końca. Ja podejrzewam, że w wyższych ligach wygląda to już troszkę inaczej, a ogólnie jest ciekawie. Można pobiegać, można się zmęczyć, żeby wygrać mecz, także całkiem nieźle. Na kanale z drugoligowych starć do wglądu mecz z dołu tabeli. Fresenius Male. Jakoś udało nam się to zgrać czyściutko. Owszem, trochę kopaniny było, ale ogólnie wydaje mi się, że drużyna coraz bardziej ze sobą współpracuje, coraz lepiej gra, wiadomo, sezon na sezon. Na koniec tabelę wszystkich klas rozgrywkowych.